Do tych rozgrywek żeśmy się przygotowywali od 1987 roku, gdzie przez 9 lat odbywał się taki turniej o puchar dyrektora szkoły, gdzie grały zespoły z Włocławka, z Technikum Samochodowego, ze Słupcy, z Ogólniaka i reprezentacja Torunia. Graliśmy jeszcze na tej małej sali, grało się 4 na 4, ale te zawody się odbywały, tak jak powiedziałem, 9 lat. Jak żeśmy dorośli do tego i widzieliśmy, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o koszykówkę, gdzie młodzież zaczęła oglądać tą koszykówkę trochę inną niż tutaj w Polsce, zrobił się bardzo duże zapotrzebowanie może. Wszyscy grali w koszykówkę. Czegoś takiego w toruńskiej hali jeszcze nie było. Słyszą Państwo, dziękujemy. 102 do 100. To był przypadek, gdzie ja już kiedyś o tym mówiłem, przypadek, gdzie my żeśmy się spotkali z panem Wiernieckim i z panem Staśkiewiczem na takiej luźnej, na takim luźnym spotkaniu i tam padł pierwszy taki pomysł. Dyrektor Wierniecki był dyrektorem, w związku z tym miał tam pewne formy przebicia, a pan Staśkiewicz miał pieniądze, bo on w urzędzie pracował i bo chcąc organizować takie zawody, to trzeba mieć zaplecze finansowe i wsparcie przede wszystkim Urzędu Miasta, bo inaczej tego nie można by było przeprowadzić. Od 1994 roku był pierwszy nabór do rozgrywek, gdzie chodziłem po szkołach i namawiałem ludzi, żeby wzięli w tym udział i od tego się zaczęło. Od 1995 roku przez ligę przewinęło się około 15 tysięcy zawodników. Jest to bardzo sporo. Łącznie stworzono około 1000 drużyn w kategorii szkół średnich, także w niższych kategoriach młodzieży szkolnej, igrzysk dzieci. Oczywiście też w kategorii dziewcząt i chłopców. A prowadziło je około 80 trenerów. Jeśli chodzi o ilość spotkań, która się odbyła w ciągu tych 25 lat, możemy mówić o blisko 4000 spotkań, także jest to całkiem sporo. Warto też, myślę, nadmienić, że takim niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw, jest 8 liceum ogólnokształcące. Jak sprawdzałem, najwyższe miejsce na podium zajęli oni aż 39 razy. Toruńska Liga Koszykówki Szkół Średnich dla mnie jest bardzo ważna i przykładam do niej dużą wagę. Poziom jest wysoki. W pierwszym roku mieliśmy trzecie miejsce, w drugiej klasie jak byłem to zajęliśmy drugie. Teraz trzecia klasa, do 3 razy sztuka, celujemy w złoto. Bardzo fajne, można nabrać dużo doświadczenia, podpatrzeć jakichś ruchów, nawet podpytać po meczu czy coś znajomych, jak sobie radzą poza tym. Jest bardzo naprawdę takie kształcące to, co robimy i bardzo jest fajna ta liga, bo można naprawdę dużo się z tego dowiedzieć. Najbardziej kojarzy mi się z tą ligą przede wszystkim granie z kumplami, bo z większością chłopaków, którymi teraz gram na boiskach, właśnie w tej lidze szkół średnich, grałem czy to w klubie, czy to gdzieś na Orliku, także to jest przede wszystkim spotkanie z kumplami i fajna zabawa na boisku.